Cześć, tu Aga z Bosej Stópki. Witam Was w naszym pierwszym filmie na YouTubie. Mam nadzieję, że tych filmów będzie więcej. Jeżeli Wam się spodobają, dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapki w górę, a my postaramy się przygotować dla Was więcej takich filmów. Dzisiaj opowiem Wam o naszej zimowej ofercie. Bo zima już za pasem i na pewno zastanawiacie się, jakie buty zimowe dla swoich dzieciaków wybrać. Część z Was już te buty kupiła, dlatego muszę uprzedzić, że niektóre modele, które będę Wam pokazywała, mogą być już w ograniczonej dostępności. No, za to będą też takie modele, o których tylko Wam powiem, a jeszcze ich nie ma lub pojawią się niebawem. Ale generalnie myślę, że znajdziecie tutaj coś dla siebie i być może ułatwię Wam ten wybór. Zaczniemy od butów dla najmniejszych maluchów, które dopiero zaczynają się uczyć chodzić. Być może wiecie, że te pierwsze kroki wydarzą się niebawem, albo Wasz maluch już chodzi samodzielnie w domu i chcielibyście, żeby spróbował swoich sił na dworze. I tutaj muszę powiedzieć na początku, że zima to jest szczególnie trudny moment do właśnie nauki chodzenia, bo dzieciaki chętnie, często jest tak, że dzieci chodzą już swobodnie w domu, natomiast na dworze zupełnie nie są na to gotowe. Wynika to po pierwsze z tego, że te zimowe buty są jakby często bardzo ciężkie i trudne dla nich, a kolejnym ograniczeniem są często ubrania, w które dzieci są wpakowane, które no, mocno ograniczają ich ruchy. No i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że często taki kombinezon nie ułatwia maluchowi właśnie poruszania się na dworze, także te pierwsze spacery zwykle są dużo krótsze w zimie niż w lecie, pomijając oczywiście trudniejsze warunki atmosferyczne. Okej, no to teraz pokażę Wam pierwsze buciki, które właśnie dla takich maluchów się nadają. Są to termobuty z Play Shoes, które w sumie można powiedzieć, że są prawie jak niechodki. Są bardzo elastyczne, łatwo się je zakłada, są tutaj zapinane na rzepa z ociepleniem. No, bardzo to jest fajne rozwiązanie i łatwe w użyciu. One od takich klasycznych niechodków różnią się przede wszystkim tym, że mają tutaj gumową podeszwę, która jest wodoodporna, ale również zapobiega ślizganiu się, więc dzieciak śmiało może dreptać sobie po śniegu w nich. Są też bardzo szerokie, nie ma problemu z wsadzeniem w nie stópki, niezależnie od tego, czy jest szczupła, czy pulchna, czy podbicie jest niskie, czy wysokie. Każda stópka w te buty wejdzie. No i też tutaj nie należy się obawiać no jakiegoś tam ciut większego zapasu, bo po prostu dzieci nie czują tego specjalnie na stopie. Także termobuty z Play Shoes to takie pierwsze zimowe rozwiązanie dla maluchów. Kolejne buciki to Frodo Prewalkers w wersji zimowej, czyli jest to skórzany bucik z ociepleniem z wełny, gumowa podeszwa. Bucik zgina się oczywiście bardzo dobrze. Jest odpowiedni na wąskie stopy, niezbyt wysokie podbicie. Zapewnia bardzo dużą swobodę ruchów i jest fajny, bo tutaj nie blokuje w żaden sposób stawu skokowego, jest taki nieinwazyjny, można powiedzieć, a ta swoboda w stawie skokowym jest niezmiernie ważna dla dzieci, które zaczynają się dopiero uczyć, bo to ona decyduje o tym, że dziecku jest łatwiej utrzymać równowagę. Frodo Prewalkers występują też w takiej wyższej wersji, zobaczcie. Te są też odpowiednie na wyższe podbicie. Natomiast no, te buciki nie są specjalnie szerokie. Znaczy, wiem, że być może się tak Wam wydaje, ale
ale tutaj jest po prostu też dużo wełny w środku. Ten but jest dosyć płaski, więc taka bardzo pulchna stópka raczej się w niego nie zmieści. Kolejny bucik dla dzieciaków zaczynających chodzić to jest Bobux Marvel Arctic. Tutaj też mamy ocieplenie z wełny, tym razem jest to wełna merynosów. No i znowu bardzo miękki, super lekki, też jest niski, ale tak jak powiedziałam, to jest tylko z korzyścią dla malucha, bo daje mu taką mega lekkość i swobodę. Nie obawiajcie się tego, że ta kostka będzie jakoś bardzo narażona na zimno, bo takie maluchy najczęściej spędzają czas podczas spaceru w śpiworku i wychodzą z tego śpiworka tylko na te momenty, kiedy sobie mogą podreptać. Także tutaj te buciki jak najbardziej zdadzą egzamin. A jeszcze taka dodatkowa, ciekawa informacja jest taka, że ta podeszwa jest chyba w 30% wykonana z recyklingowanych podeszw. Także jest tu element, można powiedzieć, proekologiczny. Także takie bobuksy dla maluchów, które zaczynają chodzić. Teraz przejdziemy do butów dla dzieciaków, które chodzą już samodzielnie. Oczywiście te buty, które wcześniej Wam pokazywałam, zwłaszcza Frodo Prewalkers i Bobux Explorer Marvel Arctic, one jak najbardziej się też nadają dla takich dzieci. Po prostu te, o których będę mówić w tej chwili, nie bardzo nadają się dla takich dzieci, które dopiero stawiają te pierwsze kroczki. Mogą być dla nich po prostu większym utrudnieniem niż ułatwieniem. Pierwsze buty, które Wam pokażę w tej części, to Zuzu polskiej firmy Magical Shoes. Ten bucik jest nieco wyższy niż tamte, jednak w żaden sposób nie blokuje tego stawu skokowego. Jest tutaj zapięcie na szeroki rzep. Wszystko tu jest bardzo mięciutkie. Patrzcie, tak się zgina. Jest tutaj ocieplenie z wełny owiec, myślę, że polskich. Tak, generalnie Magical Shoes stawiają na to, że starają się, aby wszystkie możliwe materiały, z których wykonują buty, były produkowane w Polsce. Także to też jest ważna informacja. No i ten bucik jest, jak widzieliście, niezwykle miękki. Jest dosyć szeroki. Także na szerokie stópki się sprawdzi, na normalne też. Natomiast zdecydowanie nie wchodzą do tych bucików tutaj takie mocno strome, powiedziałabym, tak? Tu niestety jest tak ten but uszyty, że ta stopa musi być dosyć płaska. Stąd nie na każdą stópkę będą odpowiednie. Kolejny but, który Wam pokażę, to jest Beda. Boty Beda w wersji zimowej dla maluchów. One są do 24 rozmiaru, który tak naprawdę odpowiada 23 rozmiarowi z innych firm, więc generalnie są to takie buty dla dzieciaków, które już chodzą, no ale właśnie nadal są niskie, więc dają tą swobodę w stawie skokowym. Są super na szerokie nogi, to są po prostu na szerokie stopy boty Beda, to są idealne buty i one są bardzo dobre na wysokie podbicie. Zobaczcie, jaki ten but jest stromy i tu jeszcze jest ogromny zapas na zapięciu rzepów, także w te buty wchodzi większość stóp z wysokim podbiciem. No i trzeba jeszcze dodać, że te buty posiadają membranę i naprawdę świetnie sobie radzą w takich mokrych warunkach. Ta skóra wymaga oczywiście jakiejś pielęgnacji, natomiast mimo tego, że to jest nubuk, to właśnie ze względu na to, że jest użyta membrana, te buty nie przemakają. Kolejne buty to Frodo, tym razem trochę inna wersja, zdecydowanie twardsza niż w Prewalkersach podeszwa, ale nadal jest to taki fajny, elastyczny bucik. Mięciutki, kozaczek, łatwy w założeniu, tu jest bardzo przyjemna wyściółka z
runa owczego. No i co? I ten but jest fajny, tak jak ten poprzedni, na szeroką stopę, natomiast znowu mi wchodzi tu wysokie podbicie. To jest generalnie chyba taka cecha wszystkich takich kozaczków, które nie mają tutaj dodatkowych rzepów, bo te buty muszą być dosyć niskie, żeby nie latały na stopie. Także zwracajcie na to uwagę, że po prostu tego typu buty są lepsze na takie normalne stopy. Nie są też odpowiednie na bardzo wąskie i bardzo drobne stopy, bo na nich z kolei ten brak rzepa będzie sprawiał, że but będzie latał. Dobra, teraz przejdziemy do bobuksów z serii Step Up. Tutaj mamy model Timber Arctic. Znowu ocieplenie z wełny, tu jest membrana, one są super wodoodporne. Niestety są też troszkę twardsze niż poprzednie modele, jak widzicie. On już się tak łatwo nie zgina. Tu jest zdecydowanie sztywniejszy. Także naprawdę, no i one też, zobaczcie, nie mają całkiem płaskiej podeszwy. Także choć to akurat, że nie mają tej całkiem płaskiej podeszwy, troszkę jakby niby ułatwia dzieciom chodzenie, ale na dłuższą metę to nie jest dobre rozwiązanie, bo dziecko jednak powinno mieć tą stopę zupełnie płasko. No ale Timbery są bardzo fajne, rodzice sobie je bardzo cenią właśnie za to, że mają to ocieplenie z wełny merynosów i membranę. No i generalnie świetnie sobie radzą w zimowych warunkach. Są odpowiednie też na wysokie podbicie, bo tu jest dosyć sporo miejsca. Łatwo się je zakłada. Wchodzą tu pulchne stopki, może nie jakieś mega szerokie, bo dla tych mega szerokich to, tak jak wcześniej wspominałam, są boty Beda. Natomiast jest to bardzo fajny but zimowy. Tu to jest pierwsza wersja z zimowych bobuksów, które mamy, a druga to jest model Tahoe. I tutaj znowu to jest taki kozaczek, więc nie wchodzi w niego wysokie podbicie. I on jest chyba najmniej elastyczny z tego całego towarzystwa, choć trzeba przyznać, że wszystkie te skórzane buciki bardzo miękną w czasie użytkowania, no bo skóra po prostu się wypracowuje od tego, że zostanie ileś razy tam zgięta, to i podeszwa, i skóra robią się coraz bardziej miękkie, więc ten but będzie na pewno bardziej elastyczny z czasem. A teraz będzie coś o butach, które w sumie w ogóle nie wyglądają jak buty. Niektórzy mówią, że to są buty astronauty albo nie wiem, już były różne były określenia na nie, więc to wygląda w ten sposób. To są Stones Booty Toddler. No i wydaje się, jak patrzycie na tego buta, że ta podeszwa jest masywna i taka ciężka, ale zobaczcie. Ale tak nie jest. Ona jest bardzo miękka. Ona jest też bardzo cienka. Znaczy, o, widzicie? Tutaj wszystko czuć przez tą podeszwę. Ona się tak wygina. Więc dziecko, jak stoi w tym bucie, to naprawdę świetnie czuje podłoże. No wiadomo, nie czuje się zupełnie jak na boso, ale naprawdę jego stopa nie podlega żadnym ograniczeniom. Nie jest w żaden sposób ściskana, także one się świetnie nadają na takie pulchne stópki i nadają się dla dzieci, które już chodzą samodzielnie, bo przy tych pierwszych kroczkach one mogą sprawiać trudność ze względu na to, że są dosyć szerokie, ale dla takich dzieciaków, które już stabilnie chodzą i właśnie mają takie pulchne, masywne nóżki, to jest świetne rozwiązanie. Również łatwość zakładania tego buta jest bardzo duża, to jest świetne rozwiązanie. Jeżeli nosicie dzieci w nosidle, bardzo je polecam. Można je też na przykład założyć w zimie na ekotuptusie albo jakieś, nie wiem, jeżeli wasze dziecko chodzi w jakichś miękkich kapciach i nie ma ochoty zakładać butów, to bardzo łatwo jest założyć te buty na kapcie i wtedy nie ma w ogóle problemu, maluch dalej może sobie dreptać. Stonesy występują w różnych wersjach,
Przed chwilą pokazałam Wam wersję taką puchową, która w zasadzie nie wymaga dodatkowego ocieplenia. Można do nich na przykład dołożyć wełnianą skarpetę. Natomiast taka podstawowa wersja może być używana samodzielnie, ale również z taką zimową wkładką, którą widzicie tutaj. I te buciki wtedy są naprawdę bardzo takie odporne na zimowe temperatury. Dziecko może sobie śmiało w nich siedzieć naprawdę kilka godzin na dworze, na śniegu i nie ma problemu, stópki są cały czas ciepłe. Teraz przejdziemy do butów dla już takich naprawdę dobrze chodzących dzieciaków. Większość tych modeli występuje od 22-23 rozmiaru, więc też jest takie ograniczenie, że po prostu ta stopa musi być większa, żeby w ogóle w te buty wejść. No i najczęściej właśnie to już są takie dzieci, które chodzą od dobrych kilku miesięcy i już dużo intensywniej użytkują buty. No i te wszystkie buty, które Wam pokażę, myślę, że świetnie odpowiadają na te potrzeby. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam tutaj pokazać, jest to, jak różne są te buty. Zanim będę pokazywać Wam buty po kolei, chciałabym tylko, żebyście zobaczyli, jak bardzo one się różnią od siebie, jeśli chodzi o kształt podeszwy, a co za tym idzie, kształt stopy, dla którego one są odpowiednie. Weźmy tutaj sobie na przykład Bobuxa i Belenkę. Zobaczcie. Oczywiście tutaj wzięłam trochę, rozmiary może nie są tak idealne, ale zobaczcie, jak bardzo się różnią kształtem. Tutaj jest bardzo szeroki but w palcach dla stopy o mocno dominującym dużym palcu. Te buty są odpowiednie na wąską stopę z niezbyt właśnie dominującym dużym palcem, raczej taką prostą, niezbyt trójkątną. Także zwracajcie uwagę na to, co piszemy w opisach, bo staramy się właśnie tam zwracać uwagę na takie rzeczy. Bo wiadomo, że kupowanie butów przez internet jest trudne i dlatego robimy wszystko, żeby Wam to ułatwić. Ale trzeba do tego opisu zajrzeć, także warto je czytać. Okej, teraz pierwszy but. To jest Belenka Pinguin. Pierwszy zimowy model Belenki. W tym roku będzie ich więcej. Będzie jeszcze model Panda i będzie model Snow Fox. Niestety jeszcze do nas nie dotarły, więc nie mogę Wam ich pokazać. Natomiast one będą podobne. Na pewno będą miały taką samą podeszwę. Będą wykonane z podobnie miękkich skór i pewnie to ocieplenie w środku będzie też takie jak w tych pingwinach. Także to są buty, zobaczcie. Tutaj, mimo tego, że ten but ma już taką normalną podeszwę, zwróćcie uwagę, że fajne jest tutaj w niej to, że ma podniesienie w strefie palców oraz w strefie pięty, czyli but jest chroniony w tych najbardziej newralgicznych miejscach, gdzie zwykle buty dziecięce się, ocierają, rozwalają, bo dzieciaki wiadomo, kopią, odpychają się, robią różne rzeczy i tutaj mamy te strefy zabezpieczone. Ten but ma membranę i ocieplenie, tak myślę. Tak, dobra. Jest z bardzo miękkiej skóry, z super fajnym, cieplutkim takim tutaj cieplutką wyściółką. Posiada membranę, więc dobrze sobie radzi w mokrych warunkach, aczkolwiek nie proponujemy chodzenia w nich po kałużach, bo to dla skórzanych butów tak naprawdę nigdy nie jest dobre rozwiązanie. Mają też elementy odblaskowe, co w zimie jest szczególnie ważne w dziecięcych butach, bo wiadomo, szybko się robi ciemno. No i są dobre na szersze stopy z wyższym podbiciem, ale też na te normalne. Te rzepy pozwalają na dosyć dobrą regulację. I tu jeszcze zwróćcie uwagę, jest taki ciekawy patent. Tu są takie trzy przeszycia.
One są zrobione po to, że jeśli wasze dziecko ma bardzo szczupłą stopę i żeby założyć mu buta, musicie tego rzepa dopiąć tak i przeszkadza wam to, że ten rzep tak lata, to śmiało możecie sobie po prostu obciąć nożykiem czy nożyczkami ostrymi tutaj wzdłuż któregoś z tych miejsc i używać tego buta bez tego dodatkowego rzepa. To w żaden sposób nie wpływa na kwestie związane z ewentualną reklamacją czy ten. Oczywiście takich butów z obciętym rzepem nie można już zwrócić. Tutaj zaznaczę to. No niemniej jednak system z tymi przeszyciami i możliwością odpinania rzepów, znaczy obcinania rzepów pojawia się w różnych butach. No i uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza dla takich dzieci, które mają właśnie taką bardzo płaską stopę, a jednocześnie szeroką, nie? Więc tutaj miejcie to na uwadze. Kolejny but Frodo, tym razem linia Barefoot dla starszych dzieciaków. Te buty występują do 35 rozmiaru, a dodam, że w kolejnych sezonach mam nadzieję, że pojawią się również w jeszcze większych rozmiarach, także i dla starszaków, a i dla rodziców będą pewnie dostępne. Tutaj mamy bucik w tej niskiej wersji Frodo nie mają membrany, ale wszystkie te materiały, które są użyte, są wodoodporne. Także przy dodatkowym jeszcze zaimpregnowaniu na pewno można śmiało w nich chodzić w zimie, po deszczu. No po prostu przy jakimś takim mega przemoczeniu mogą już sobie nie poradzić. Niemniej jednak jest to but bardzo fajny na zimę dla dzieciaków, które nie lubią butów bardzo wysokich i takich właśnie zabudowanych przy kostce. On jest bardzo mięciutki. Tak, tutaj jest też lekki, przez to, że nie jest w całości wykonany ze skóry, bo trzeba pamiętać, że skóra jednak jest materiałem, który trochę więcej waży, więc jeżeli gdzieś jest zastosowany materiał, to zawsze dobrze wpływa na wagę buta. I tutaj też mamy podniesienie podeszwy w strefie palców i w strefie pięty, także no, jest to but odporny na dziecięce, takie bardziej mocne użycie. Tutaj ten sam Frodo, czy też te same Frodo w wersji skórzanej i nieco wyższej. Zobaczcie, ta różnica, no 2 cm, tak? Więc nie jest jakaś bardzo duża, no ale już taka, że tam powiedzmy na tej nodze jest trochę więcej buta, więc jednym to będzie bardzo odpowiadało, bo będzie cieplej, a innym to będzie bardzo nie odpowiadało, bo nie lubią takich zimowych butów. Te buty już tutaj nie ma tych takich przeszyć, one nie są jakby przeznaczone na wysokie podbicie. To są buty na niskie podbicie, więc też zakres regulacji rzepa nie jest tak duży. No i tutaj wchodzą raczej takie wąskie, normalne stopy z niższym podbiciem. But ma ocieplenie z wełny, membranę, także zimowe warunki nie są mu straszne. Teraz mamy tego bobuksa, którego wcześniej wam pokazywałam. To jest Timber Arctic w wersji iWalk. Bobuks generalnie ma takie 3 serie Step Up, iWalk i Kit Plus, które zwłaszcza iWalk i Kit Plus nie różnią się od siebie jakoś bardzo. Po prostu iWalk jest do rozmiaru 26, a powyżej jest to już wersja Kit Plus. Ale można powiedzieć, że to są te same prawie że buty. Ten but jest, co ciekawe, bardziej miękki niż jego wersja z serii Step Up. Wynika to prawdopodobnie z tego, że jest po prostu większy rozmiar i już ta skóra nie stanowi takiego ograniczenia w jego zginaniu się. Tutaj mięciutki, również wejdzie tu wysokie podbicie, ale tak jak wspominałam wcześniej, to jest but na wąską stopę. Nie jest zbyt szeroki w palcach. Ocieplenie z wełny merynosa, membrana. But dobrze sprawdza się na zimowych spacerach.
Tu przy nim wspomnę o czymś, co często rodzice zgłaszają taki problem albo wspominają o tym, że mimo tego, że but jest bardzo ciepły, ma ocieplenie z wełny, to jednak stopa w tym bucie jest zimna. No i jakby co może wpływać na taką sytuację? Po pierwsze, jeżeli ktoś kupi takiego buta, bo bardzo mu się podoba i ten but założy dziecku na stopę, ale ta stopa tam jest ściśnięta, bo ona tak naprawdę potrzebuje więcej miejsca, to ta ściśnięta stopa ma bardzo ograniczone krążenie i no wtedy robi się zimna, bo stopa nie jest w stanie, no mikrokrążenie potrzebuje takiej swobody, więc ściśnięta stopa to zimna stopa, stąd nawet wełniany but, znaczy but z wełnianą wkładką może się okazać zimny w takim wypadku. Jeszcze jeden Bobux iWalk w wersji Arctic, który mamy w naszej ofercie. To jest bucik Tahoe, który wcześniej Wam pokazywałam z linii Step Up. Ten jest po prostu nieco większy na tej podeszwie, z nieco większym tutaj żłobieniem. Natomiast, no i znowu jest bardziej miękki od tej wersji Step Up. Tu mięciutki, na wąską, płaską stopę, bardzo fajny but. Tutaj zwrócę uwagę na tą skórę, z której on jest wykonany. To jest taki nubuk, czyli skóra bez lakierowanego wykończenia. Te skóry fajnie się sprawdzają w butach, ponieważ na nich mniej widać zarysowania. Co zwłaszcza w wypadku takich butów jak właśnie Bobux, gdzie nie mamy tak bardzo podniesionej tej części podeszwy. No, one często są tutaj mocno poobijane na noskach, natomiast zdecydowanie zawsze takie obicia mniej widać na skórach właśnie tego typu, bez takiego gładkiego wykończenia. Tutaj kolejny but, no w sumie też właśnie z nubuku, a w zasadzie z weluru, który jest zdecydowanie szerszy. Zobaczcie, jaki on jest szeroki w porównaniu z tamtym. Ten jest na taką bardziej kwadratową, można powiedzieć, prostą stopę. Może nie prostokątną, o chyba tak by byłoby lepiej powiedzieć. Natomiast to jest but Boty Beda w zimowej wersji. I ten but jest właśnie po pierwsze na szeroką stopę, po drugie świetnie się sprawdza na wysokie podbicie, bo tutaj zobaczcie sobie można, o tak. Tutaj wejdzie naprawdę taka mocno zbudowana noga. On jest też bardzo szeroki tutaj w kostce. Także łatwo się go zakłada na takie właśnie stopy, które potrzebują tutaj dużo miejsca. Świetny jest tutaj element odblaskowy. Jest bardzo taki mocny, fajnie widać małych uciekinierów w tych butach. No i one posiadają membranę. Więc super sobie radzą w zimowych warunkach i nie ma co obawiać się tej skóry. Ona też się bardzo dobrze czyści, to też jest ważne, bo ją się po prostu przeciera jakąś tam szczoteczką taką do nubuku i wszystko się z niej wykrusza i fajnie wyglądają. Okej, jeśli chodzi o buty zimowe, takie stricte buty, to już wszystko. Mam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie ocieplane kalosze. Pojawiły się w tym roku u nas. To jest akurat taka krótka wersja, natomiast są też dostępne wyższe kalosze, są ze ściągaczem. Tu w środku, jak zobaczycie, jest ocieplenie takie polarowe. Wkładka tam jest normalna, ale pod spodem też jest ten polar, także jest tutaj większa izolacja zdecydowanie niż w zwykłych kaloszach. No i tutaj też zobaczcie, tutaj jak widać kalosze też mogą być miękkie. I to jest właśnie przykład na to. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że ten kalosz jest, no to jest cięższy niż pozostałe buty. Trudno też mówić o jakimś dopasowaniu do stopy, więc zwłaszcza na takich szczupłych stópkach kalosze zawsze będą latały, co oznacza, że nie są idealnym rozwiązaniem i na pewno nie można ich traktować jako rozwiązania na, nie wiem, jakieś super długie spacery, albo żeby na co dzień dziecko w nich chodziło, no bo po prostu to zawsze będzie jakoś tam wpływało na ten jego chód. Natomiast jak widzicie, te kalosze niespecjalnie ograniczają i nie są takimi
twardymi buciorami. Na koniec kilka słów o takich naszych zimowych gadżetach, akcesoriach i dodatkach, które mogą Wam ułatwić życie w zimie. Pierwszy to wełniane skarpetki. Te akurat są wykonane w 70% z wełny i reszta to są dodatki, które sprawiają, że one są w miarę elastyczne. Są jak na wełniane skarpetki dosyć miłe, chociaż oczywiście wiem, że są osoby, którym wełniane skarpetki w żaden sposób nie wejdą na stopę, ponieważ gryzą. Niemniej jednak jak na wełniane skarpetki, te są naprawdę bardzo przyjemne. No i trzeba pamiętać, że wełna ma super właściwości i jeżeli tylko będziecie zakładać je na bose stopy, tak działają najlepiej, no to pomogą przetrwać mrozy. Kolejna rzecz to coś, co wygląda jak worek i do tego worka można wsadzić dziecięcą stopę i to jest nieprzemakalne. Posiada ocieplenie z polaru. Tutaj jest takie zapięcie, się tak gumeczką ciach, ciach, ciach dookoła kostki i pyk. No i można to na przykład założyć, nie wiem, na kapcie, paputki albo po prostu na bosą stopę w tej wełnianej skarpetce i właśnie do takich dzieciaków, które sobie, nie wiem, raczkują albo stawiają pierwsze kroczki i chcą połazić po śniegu albo po jakichś, nie wiem, bardzo mokrych liściach w lesie gdzieś. No to ochraniacze z Playshoes tutaj wychodzą naprzeciw takim potrzebom. Także taki gadżet, który się, myślę, przydaje, zwłaszcza jeżeli ktoś aktywnie spędza czas na dworze ze swoim maluchem, no to tutaj te ochraniacze mogą się przydać. No jeszcze też łatwo można je po prostu schować do kieszeni, wiecie, wygodne. I z tej samej serii mamy jeszcze rękawiczki. To są rękawiczki przeciwdeszczowe. W takim sensie, że są zupełnie wodoodporne, czyli naprawdę można z nich, nie wiem, śnieżek ulepić każdą ilość i one nie przemokną. Zapięcie, tak jak w tamtych ochraniaczach, jest tutaj na gumkę, w środku jest polar. No to są fajne rękawiczki, zwłaszcza jeżeli wasze dziecko generalnie nie przepada za rękawiczkami i potrzebuje ich tylko w tych momentach, kiedy właśnie chciałoby się pobawić więcej na śniegu, ulepić bałwana i tak dalej, to tutaj te rękawiczki na pewno się sprawdzą. Też fajnie się je zakłada, one są bardzo długie i wysokie, zakłada się je na kurtkę, także są szczelne. Śnieg nie dostaje się nigdzie, no po prostu idealne do śniegowych zabaw. I co jeszcze chciałam Wam pokazać? Chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę na ważną rzecz, a mianowicie wkładki do butów. Wkładki do butów to jest coś, co ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o to, jak czujecie temperaturę w bucie. Jeżeli ten sam but będzie miał wełnianą wkładkę albo jakąś ocieplaną, to Wam będzie od razu cieplej. Dlatego na przykład dla dzieciaków, które nie lubią chodzić specjalnie w zimowych butach albo mieszkacie w takim miejscu, gdzie przez większość zimy tak naprawdę tej zimy nie ma, warto rozważyć po prostu wymienienie wkładek, które są w bucie, na wkładkę jakąś cieplejszą. I to niekoniecznie musi być wkładka do tego buta. Tu na przykład mamy wkładki Tiki, które świetnie pasują do butów Boty Beda. Można z nich też śmiało sobie lekko tutaj docinając ten kształt, można sobie wsadzić je również do jakichś innych modeli i dostosować je w ten sposób, albo można na przykład kupić wkładki do kaloszy, które w ogóle są jakby w dużym rozmiarze i po prostu dociąć je do tego kształtu, który jest Wam potrzebny. Tutaj też zwrócę uwagę na to, że i to w sumie bardzo pokazuje, od
czego zależy elastyczność buta. Zobaczcie, ta wkładka, widzicie, ona się nie chce za bardzo zginać. No, ona oczywiście jak tam zacznie się w niej chodzić, to ona się zrobi bardziej elastyczna. Ale nawet taka wkładka wpływa na elastyczność buta. Dlatego wkładki w tych najbardziej, w tych najbardziej elastycznych butach w ogóle nie ma dodatkowych wkładek. Ale generalnie te wkładki, które są, są na przykład, nie wiem, w boty Beda, czy w, co tu ma wyjmowane wkładki, wydaje mi się, że Bilanki też mają, to te wkładki są po prostu mega miękkie. Ci prawdziwie barefootowi producenci zwracają na to bardzo dużą uwagę. Także wkładki do butów zimowych, to jest, czy też jesiennych, robiących z nich buty zimowe, to jest fajna i ważna rzecz w zimie. No i jeszcze jedna rzecz, to są środki do pielęgnacji butów. Po pierwsze do impregnacji, a po drugie do pielęgnacji. Jeżeli chcecie, żeby wasze buty służyły wam dobrze i się mniej brudziły, mniej niszczyły, mniej przemakały, dbajcie o nie. To jest tak jak z ciuchami, które mają być wodoodporne. One wymagają impregnacji i tak samo jest z butami, które działają w trudnych warunkach. One też potrzebują na bieżąco impregnacji. Wtedy lepiej wyglądają i lepiej działają. No i pamiętajcie, że właśnie zwłaszcza zimowe buty, one generalnie jak jest plucha, na dworze jest, nie wiem, są solone nawierzchnie, to wszystko oddziałuje na tą skórę. A skóry w takich, wiecie, w tych butach, ta skóra jest bardzo delikatna. Ona jest super miękka, co sprawia, że jest też bardziej podatna na zniszczenie i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że ta elastyczność no, wiąże się z tym, że ta skóra jest po prostu no, nie tak bardzo wytrzymała. Nie ma tutaj żadnych dodatków, które sprawiają, że ona jest po prostu mega twarda i odporna na zarysowania. Także tym bardziej trzeba o takie buty dbać, jeżeli chcemy, żeby wyglądały dobrze i dobrze nam służyły. To chyba wszystko, co miałam wam do pokazania. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na dole w komentarzach, postaramy się na nie odpowiedzieć. No i zapraszamy do naszych social mediów, na naszą stronę, do kontaktu z nami. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, zawsze chętnie pomożemy.